oglądają Państwo kolejny odcinek programu Studio Prasowe Telewizji Imperium. Zanim przejdziemy do gościa, najpierw podsumujemy tydzień, który minął bardzo szybko, a pomoże mi w tym Andrzej Wawrzyczek. Andrzeju, czuć już chyba wakacje w powietrzu. No, upały są zdecydowanie wakacyjne. Tak, Straż Miejska co roku przestrzega właśnie przed tym, żeby nie korzystać z dzikich kąpielisk. Podobnie też ostrzega Zarząd Dróg Miejskich przed tym, żeby nie przebiegać przez drogową trasę średnicową. 100 tysięcy, prawdopodobnie 100 tysięcy zostanie przekazanych na remont kościoła świętego Bartłomieja. Tutaj chodzi o ten kościół nieopodal nas. Remont kościoła, remont w zasadzie murów. Wcześniej była informacja o tym, że 100 tysięcy będzie też przekazane na remont katedry gliwickiej i na tym prawdopodobnie remont zabytków w tym roku się skończą, ponieważ 200 tysięcy to jest cała kwota przewidziana w budżecie miasta na ten cel. To teraz przechodzimy do weekendu i poszybujemy bardzo wysoko. Otóż w sobotę odbyły się spadochronowe Mistrzostwa Śląska w celności lądowania. Spadochroniarze skakali z wysokości kilometra i celowali w punkt o średnicy 3 cm. Czy komuś się udało? Udało się, no, między innymi najbardziej doświadczony z zawodników, znany nam między innymi też z poprzedniego, z jednego z poprzednich studiów prasowych, instruktor spadochroniarstwa Jan Sielenis, rzeczywiście takiej sztuki dokonał i to co najmniej dwukrotnie. Natomiast warto zauważyć, że te zawody były rozgrywane w trzech kategoriach: spadochronów celnościowych, spadochronów szybkich i spadochronów szkolnych. I w ten 3-centymetrowy punkt trafiali tylko najlepsi. Tylko ci, no ja bym nie powiedział, że najlepsi. Właśnie ciężko powiedzieć, kto tam jest najlepszy, bo to jest kwestia też po prostu z konstrukcji tych spadochronów. Zawodnicy startujący w kategorii z tych spadochronów szybkościowych mieli takie koło 20 metrów średnicy, z uwagi na to, że one po prostu nie umożliwiają takich precyzyjnych lądowań jak te celnościowe. Spadochroniarze szkoleniowi, czyli ci, którzy się dopiero uczą, no generalnie w ogóle próbowali na lotnisku wylądować, co na szczęście najczęściej mi się udawało. Bardzo ciekawa impreza, taka no nietypowa. Niecodziennie. Niecodziennie się to zdarza. Bardzo, bardzo sympatyczna, nieco piknikowa atmosfera na lotnisku. Tak, i szeroka relacja właśnie z tego wydarzenia w programie Gliwicki Przegląd Sportowy. Państwa uwadze także polecamy kolejny program Mariana Jabłońskiego. Tym razem detektyw historii wybrał się na spacer wokół hali Gliwice. Założeniem tego odcinka było zarchiwizowanie, udokumentowanie tego, jak okolice hali Gliwice w tej chwili wyglądają, z racji tego, że już wkrótce powstaną tam nowe drogi i nowe parkingi i ta cała okolica będzie wyglądać zupełnie inaczej niż obecnie. Tak, i tłumaczę jeszcze, jak to było przed wojną, jak się poszczególne ulice nazywały. Jest to bardzo, bardzo ciekawe. Zaczęliśmy przegląd prasy w zasadzie od wakacji. Tutaj młodzież z sąsiedniej szkoły ZSO numer 4 w zasadzie nie próżnuje, bo organizuje specjalny festyn na rzecz swojego młodszego kolegi Oliwierka, który walczy z dosyć poważną chorobą. Byłeś, widziałeś, jak było? Znaczy, mnie przede wszystkim urzekło to, że uczniowie jakby sami z siebie się zaangażowali w organizację tego festynu. Wzięli na siebie wszystkie te obowiązki związane z zapewnieniem czy sceny, czy tych różnych atrakcji. I to samo w sobie jest takie przyjemne, spożyteczne. No, z jednej strony pomagają, z drugiej strony uczą się też zupełnie nowych umiejętności, no i mają okazję jeszcze na chwilę przed wakacjami miło spędzić słoneczny dzień. Miło czas spędzili także widzowie poniedziałkowego spektaklu Roxy. Tak, to był spektakl przygotowany przez aktorów, amatorów, którzy zostali do tej zabawy wciągnięci przez teatr Wit-Wit.
Spektakl Roxy na motywach troszeczkę musicalu Chicago, w wersji takiej bardziej dramatycznej. Historia o pewnej nieco lekkomyślnej kobiecie, która najpierw morduje swojego kochanka, a następnie próbuje wykorzystać tą okoliczność dla zdobycia sławy. Jeszcze na koniec przeglądu magazyn E-Imperium. Co polecasz teraz do przeczytania? Polecam jak zwykle cały magazyn, natomiast na pewno z racji tego, że mówiliśmy o tym, że są wakacje, a przynajmniej za chwilę będą, jest słonecznie, można się troszeczkę na piknikach udzielać, a jak już się wybieramy na piknik, no to warto ze sobą wziąć coś do zjedzenia. I oczywiście tego typu propozycje w E-Imperium można w tym miesiącu podpatrzeć. Co jeszcze? Jeszcze jedna ciekawa rzecz, którą myślę warto polecić, to jest nowa pozycja w magazynie E-Imperium. Galeria jednego zdjęcia. To jest takie miejsce, gdzie mamy zamiar cyklicznie prezentować fotografie, za którymi kryje się jakaś historia i wraz z zdjęciem będziemy tę historię naszym czytelnikom opowiadać. I czytelnicy też mogą przesyłać te zdjęcia. Można też przesyłać, oczywiście, jak najbardziej, a zaczynamy od dość odległej wyprawy, bo aż pod Białystok na Podlasie, gdzie mieszkają polscy muzułmanie i mają tam między innymi swoje meczety. Zdjęcie z aktualnego numeru pochodzi właśnie z jednego z takich meczetów. Zapraszam. To dziękuję bardzo za ten przegląd, a jeszcze na koniec pytanie, czy wiesz, jaki jest numer na Straż Pożarną? 998. Bardzo dobrze. A teraz przechodzimy do naszego gościa, którym w dniu dzisiejszym jest starszy brygadier Janusz Przybylski z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gliwicach. Witamy serdecznie. Witam serdecznie, dzień dobry. Teraz można powiedzieć, może macie przestój w Straży Pożarnej, no bo tak już te mrozy, takie to wszystko jakby za nami, przed nami dopiero te upały. Dobrze myślę, czy źle myślę? No tutaj mogę powiedzieć, że nie tak do końca. Generalnie wydawać by się mogło, że pory roku w jakiś sposób determinują nasz udział w różnych akcjach, ale z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że praktycznie mamy przez cały rok coś robić, ręce pełne roboty i tutaj niezależnie od pory roku, te zagrożenia oczywiście są różne w różnych porach roku, natomiast generalnie jeśli mówimy o zimach, więc zima, wszystko co związane generalnie z ogrzewaniem, z pożarami, wypadki komunikacyjne, jest bardziej ślisko. Wiosenne, pierwsze okresy wiosenne to są wypalania traw i tutaj dosyć duża liczba interwencji związanych z wypalaniem traw. Lato oczywiście, czyli wszystkie inne związane sprawy też również z wypalaniem pozostałości na polach, ale też wypadki komunikacyjne, które generalnie przez cały rok gdzieś tam dominują. Chciałam dopytać o to wypalanie traw, bo to mnie interesuje, jak już przyjeżdżacie właśnie na, że tak powiem, do pożaru, to czy te osoby, które wypalają, to one w jakiś sposób się tłumaczą, dlaczego to robią? Macie jakiś zwrot od nich? Bo ja słyszałam, że ponoć dlatego właśnie się wypala te trawy, czy tam te pozostałości, żeby była gleba, że tak powiem, żyźniejsza. No oczywiście różne są tutaj hipotezy na temat wypalania traw. Jedni mówią właśnie, że przez to się użyźnia ziemię, glebę, że od zarania dziejów tak było, że wypalało się gdzieś tam pola, lasy, żeby później użyźnić tą ziemię. No oczywiście inne grupy ludzi mówią, że to jest to szkoda dla środowiska, zabija się te mikroelementy, mikroorganizmy, które w ziemi żyją, no ale pomijając już rzeczywiście, kto ma rację w tym momencie, patrzymy przez pryzmat bezpieczeństwa, ewentualnych zagrożeń, jakie niosą te pożary traw. Co prawda nie każda tam, powiedzmy, nie każdy pożar trawy niesie ze sobą takie bezwzględne tutaj niebezpieczeństwo, no ale jednak jakieś na większych areałach, czy powiedzmy ta wysoka trawa powoduje, że czasem właśnie giną ludzie, czasem ci, co wypalają właśnie, a takie przypadki w skali kraju też się zdarzały w roku ubiegłym i w roku bieżącym. No natomiast tutaj, jeśli chodzi o osoby, które są, to zazwyczaj ich tam nie ma przy tym pożarze. Bo zazwyczaj to jest albo podpalenie, albo zaprószenie ognia.
też z samochodu, że tak powiem, tutaj mogą być niedopałki papierosów wyrzucane z wiatrem gdzieś tam przy drogach. Zdarzają się zaproszenia w ten taki sposób, ale gro tutaj tych zdarzeń jednak jest związane z bezpośrednim podpaleniem. No i tutaj właśnie na nieszczęście tych osób tam nie ma, bo chociaż no nie wolno wypalać pozostałości traw, można natomiast wypalać pozostałości na polach. Tutaj przepis przeciwpożarowy mówi, że dopuszcza się nie trawy, tylko pozostałości na polach, po żniwach, po różnych pracach polowych, ale pod nadzorem i z określeniem tam odpowiednich wymogów odległościowych, aby nie utrudniać ewentualne zadymienie z ognisk, czy tam powiedzmy z tego wypalania, aby nie utrudniało w komunikacji poruszania się. No są pewne obwarowania. Natomiast tutaj mówimy o polach, gdzie tutaj dopuszcza się, natomiast trawy niestety nie i tutaj z całą odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że no karać oczywiście tutaj można, ale zazwyczaj, jak już powiedziałem, niewiele osób się spotyka tam na miejscu, bo każdy gdzieś tam stara się szybciutko umknąć. Lato i te upały, które teraz już mamy, no to też jest zagrożenie pożarowe w lasach zwiększone i pożary w lasach. Tak, tutaj rzeczywiście te pierwsze wiosenne, jak później również letnie okresy, no to tutaj sprzyjają potencjalnym możliwościom pożarów w lesie. No wszystko to też jest związane z poziomem wilgotności ściółki. Nie mamy teraz uroku na długie zimy, czy też mroźne, czy też powiedzmy śnieżne, bo gdzieś tam później przy śnieżnych zimach ta wilgoć w lesie utrzymuje się dłużej. Natomiast w tej chwili przy praktycznie suchych zimach to zagrożenie pożarowe ściółka w lesie już jest sucha na początku wiosny. Natomiast no na szczęście nie mieliśmy jakichś takich związanych z jakimiś tam większymi zdarzeń w roku ubiegłym, no i do tej pory również w lasach. No i oby tak było w dalszym ciągu. Tak, oby tak było w dalszym ciągu. Ja jeszcze chciałam o taką rzecz zapytać. W sumie kolor czerwony, w sensie jeśli tak popatrzymy, no to w zasadzie dwa takie kolory są, w sensie wiadomo, że kolor czerwony jest jeden, ale są różne odcienie. Wśród tych odcieni w zasadzie dwa są takie bardzo lubiane. Przez panów właśnie kolor ten czerwony, taki Ferrari, no i kolor wozów strażackich też taki czerwony, no prawie jak Ferrari. I to na pewno rozpala wyobraźnię młodych ludzi, którzy też między innymi później występują właśnie w szeregi straży pożarnej, a występują dlatego, że macie bardzo wysokie zaufanie wśród społeczeństwa. W jaki sposób się to osiąga ciężką pracą? A może macie jakąś agencję public relations, która dba o was, o wasz wizerunek? Nie, no niestety nie mamy takiej agencji. Natomiast mnie zawsze trudno jest mówić samym o sobie, można powiedzieć, zawsze delikatne zakłopotanie, że tak powiem, się wpędzam, gdy przyjdzie mi i przychodzi mi mówić i chwalić tak jakby naszą formację. Lepiej, żeby to robiły inne osoby z zewnątrz. Nie jednak tak, to jest prawda, że od szeregu lat gdzieś tam te nasze notowania są z samego początku. Myślę, że to sami strażacy zapracowują na to, bo tutaj, jak pani powiedziała, nie mamy jakiejś public relations firm, które dbają o nasz wizerunek. Myślę, że sami dbamy o to w jakiś sposób, żeby społeczeństwo nas dobrze odbierało. Oczywiście na poziomie komend powiatowych, wojewódzkich czy komendy głównej są rzecznicy prasowi, którzy zajmują się tą polityką medialną, prasową. Wiadomo, że nasze akcje są zawsze dynamiczne i rzeczywiście medialne, można powiedzieć. W związku z powyższym są osoby, które udzielają informacji, czy to na miejscu zdarzeń, czy później. Natomiast trudno tu mówić o jakimś budowaniu wizerunku takim typowym, bo to przecież nie rzecznicy tak do końca dbają o ten wizerunek, tylko sami strażacy podczas akcji. Ja też mam wrażenie, że to wynika z charakteru służby, że straż pożarna przede wszystkim tak pomaga, a nie na przykład tak jak policja, że się kojarzy na przykład bardziej z tymi mandatami, z tym, że gdzieś tam karze. Tak, jest to chyba troszeczkę prawdy też, ponieważ oprócz tej, można powiedzieć, marginalnej u nas represyjności poprzez prewencję, wydział prewencji, który gdzieś tam na kontroli może nałożyć mandat karny w zakładzie pracy, ale to są sporadyczne sytuacje i generalnie praktycznie cała straż pożarna jest nakierowana na ratowanie. No a tutaj myślę, że poprzez to też zyskujemy w oczach ludzi. Myślę, że również te czasem takie nietypowe akcje, które wykraczają tak jakby poza ramy typowych działań, czy to ratowniczych, czy gaśniczych,
Innymi słowy, no w zasadzie na wszystko... Zdejmowanie tych przysłowiowych kotów z drzew. Też, że strażacy potrafią pomóc w każdej sytuacji, nawet nietypowej. Właśnie, coraz częściej muszą pomagać, bo tak jak pan mówi, to już nie są stare, tak jak się, wbrew nazwie, tylko pożary, ale wypadki drogowe, też ratownictwo wodne, są też jednostki takie specjalne. Tak, no w zasadzie poprzez to całe gremium ratownictwa, które od szeregu lat już wykonujemy, czyli te tak zwane inne miejscowe zagrożenia, niezwiązane bezpośrednio z pożarami, a więc to wszystko, co związane z ratownictwem technicznym, chemicznym, ekologicznym, wodnym, również jednostki ratowniczo-gaśnicze realizują. Wszystkie generalnie na poziomie tym podstawowym, natomiast istnieją jeszcze specjalistyczne jednostki, które w obrębie tych wszystkich zagrożeń innych niż pożarowe są wyspecjalizowane bardziej niż każde inne i tutaj potrafią skutecznie również udzielić pomocy. I taka wyspecjalizowana jednostka jest też tutaj na terenie Gliwic w Łabędach, niedaleko nas, i oni się zajmują skażeniem chemicznym. Tak, nawet dwie mamy takie jednostki. Aha. Jednostka gliwicka, łabędzka to jest jednostka jako grupa specjalistyczna ratownictwa chemiczno-ekologicznego. A więc jest to typowa jednostka do gaszenia pożarów, do każdych innych zdarzeń. Natomiast tutaj jeszcze dodatkowo mają szkolenie i mają sprzęt, który umożliwia działanie w tych bardziej trudniejszych sytuacjach związanych właśnie z ratownictwem chemicznym, ekologicznym, na akwenach, na ciekach wodnych, rozlewiska olejowe, jak również powiedzmy jakieś wycieki z instalacji, to co się najogólniej tą chemią zowie. Natomiast ta druga jednostka przy Akademickiej z kolei specjalizuje się w zakresie ratownictwa technicznego i wspólnie z jednostką ratownictwa drogowego z Dąbrowy Górniczej tworzą taką specjalistyczną grupę ratownictwa technicznego. U nas w skład tej grupy wchodzi właśnie dźwig 50-tonowy, jedyny na terenie województwa. Podczas wypadków tutaj komunikacyjnych potrafi podnieść gdzieś z rowu, czy powiedzmy w jakichś sytuacjach przestawić samochód, nawet ciężarowy, i tutaj ten duet, powiedzmy, gliwicko-dąbrowski powoduje, dogadujemy się i jakieś takie spektakularne akcje, czy gdzieś długotrwałe, gdzie rzeczywiście trzeba podejść do tego bardzo skomplikowanie. No, tutaj zazwyczaj już nie ma presji czasu i tutaj ta odległość nie jest aż taka najważniejsza. Te jednostki się spotykają, wspólnie ćwiczą oczywiście poza wszelkimi innymi akcjami. Także tworzymy taką grupę, także możemy powiedzieć, że w Gliwicach mamy dwie takie specjalistyczne grupy. No jeszcze tak można powiedzieć, mamy specjalistyczną bazę w Knurowie. Tam jest baza kontenerowa z kolei, troszeczkę inaczej działa. Jest taka w tej chwili tendencja w Państwowej Straży Pożarnej do konteneryzacji sprzętu, a więc nie zawsze dany sprzęt musi być powiązany z samochodem. Wystarczy jeden nośnik kontenerowy i kilka kontenerów, które w zależności od sytuacji mogą być wykorzystane i w Knurowie właśnie tam w tej bazie kontenerowej, która działa również na teren województwa, jeśli jest potrzeba. Tam mamy sprzęt kwatermistrzostki, kontener przeciwpowodziowy, dekontaminacyjny, ze środkami gaśniczymi, pompowy. Także w zależności czasem są akcje, które rzeczywiście są sporadyczne i nie zawsze ten sprzęt musi być przypisany do samochodu, bo to jest wtedy chwili, to strata powiedzmy i pieniążków tutaj w jakiś sposób niewykorzystanie tego samochodu, a w jakichś takich pojedynczych przypadkach właśnie samochód nośnik kontenerowy zabiera konkretny potrzebny kontener i udaje się na miejsce zdarzeń. Także taką bazę również, która służy również całemu województwu, a nawet i krajowi w tym momencie mamy w Knurowie. Mieliśmy wszystkie jednostki, jeszcze schodzimy ostatnio w Pyskowicach, które też jakby podlega pod rejon. To jest typowa jednostka ratowniczo-gaśnicza, no też wcale nie gorzej wyposażona niż inne jednostki do tych działań podstawowych. Też znajduje się tam na północy, powiedzmy, po powiatu, w związku z powyższym na zasadzie zapewnienia tej odległości i minimalnego czasu dojazdu ta jednostka tam funkcjonuje. I jak najbardziej te cztery jednostki w ramach powiatu obsługują nam tutaj cały powiat. Trzeba powiedzieć, że teraz siedziba Straży Pożarnej przy ulicy Akademickiej, o której pan mówił, no, wygląda, można powiedzieć, super, w sensie, że została odnowiona, wyremontowana. A jak jest właśnie z tym zapleczem sprzętowym? Trochę już pan o tym powiedział, ale tak z ciekawości, to ile taki jeden wóz strażacki może kosztować?
tym całym sprzętem? To są duże pieniążki. Wracając do tego pierwszego Pani pytania, tutaj jeśli chodzi o inwestycje, no, muszę się pochwalić, że rzeczywiście w tej chwili obiekty straży, zwłaszcza tutaj przy Wrocławskiej, przy Akademickiej, wyglądają, jak Pani powiedziała, imponująco i nie zaprzeczam w tym momencie. Zawsze takim moim marzeniem było, aby te ceglane elewacje zabytkowego budynku komendy, taka perełka też również w mieście, odnowić. No i udało się to poprzez kilka lat etapami. Także mamy już piękny obiekt, ceglana elewacja oczyszczona, także ładnie się to prezentuje. W roku ubiegłym rozpoczęliśmy i w tej chwili zakończyliśmy termomodernizację obiektu jednostki przy Akademickiej. Że tak powiem, dostaliśmy dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w wysokości 1 000 000 zł, co pozwoliło nam modernizować również tą jednostkę dzięki wydatnej pomocy miasta. Miasto i samorząd Gliwice przeprowadził wszystkie postępowania przetargowe, bardzo nam tutaj pomógł, jeśli chodzi o tą stronę organizacyjną i bezpośredniego nadzoru. Także mogę powiedzieć, że obiekty mamy w każdej jednostce praktycznie bardzo ładne. Co do sprzętu, no myślę, że nie mamy się czego wstydzić. Samych samochodów różnych, gaśniczych, specjalistycznych, operacyjnych. Na terenie całego powiatu mamy 42 jednostki, dwie sztuki. No oczywiście do tego dochodzą jeszcze cały sprzęt silnikowy, pompy, agregaty, takich sprzętów silnikowych, ponad 100 różnych jednostek. Natomiast co do sprzętu, no oczywiście tutaj trzeba powiedzieć, że jesteśmy, że tak powiem, w cudzysłowie można powiedzieć, sprzęt nasz jest drogi. Taki średni samochód kosztuje w granicach 800-900 tysięcy. Ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy nawet 1 000 000 i lekko ponad 1 000 000 zł. Także takie super auto można powiedzieć. Takie super auto, ale tak typowy samochód powiedzmy ze zbiornikiem wodnym w pojemności 5 m3, seryjny samochód na bazie powiedzmy różnych nośników. No to jest w granicach w tej 1 000 000 zł, to cała zabudowa plus oprzyrządowanie, autopompa. Także to wszystko składa się na tą cenę tego samochodu. No i dlatego też nie jest możliwa bardzo częsta wymiana tych samochodów. Różnie to w różnych komendach jest, staramy się przez to no właśnie oszczędzać te samochody w miarę możliwości, jak się da, dbać o nie przede wszystkim, aby na bieżąco były sprawne, no i żeby ich nie eksploatować gdzieś tam poniżej ich możliwości. Także no staramy się w jakiś sposób dbać o nie, bo no nie jest możliwa częsta wymiana przy takich jednostkowych cenach. Jesteśmy państwową jednostką budżetową, więc jak wszyscy wiemy, jest ogólnie można powiedzieć, podobne jednostki nie są tak do końca dofinansowane w 100%. Staramy się te samochody kupować na zasadzie bardziej takiego montażu finansowego. Samorządy pomagają, również Komenda Wojewódzka, Komenda Główna. Także ten bilans później finansowy gdzieś tam się składa na zakup raz na ileś lat jakiegoś nowego samochodu. Tak, i za tymi samochodami później się wszyscy oglądają, jak właśnie jadą na sygnale i bardzo dobrze, jak się rozsuwają na czas, prawda? Tak. Ale ja jeszcze chciałam właśnie zapytać o to, mówi się, że właśnie za mundurem panny sznurem, a czy panie w Straży Pożarnej też są? Tak, mamy panie, mamy funkcjonariuszki, jak również pracownice cywilne, także tutaj no są taką ozdobą, perełką również, jak wszędzie kobiety ocieplają atmosferę, ocieplają wizerunek, nasz również, więc w związku z powyższym mamy w komendzie 5 pań, które na różnych stanowiskach pracują, także też nie tylko w biurze, są na stanowiskach kierowania również u nas w Państwowej Straży Pożarnej, także realizują się również pod względem służbowym panie u nas jak najbardziej. A czy trudno jest zostać strażakiem? No nie jest to taka prosta sprawa w tej chwili, to musi być poprzedzone pewnym egzaminem, można powiedzieć warunkami naboru określonymi. To jest test sprawności fizycznej przede wszystkim, bo tutaj strażak no już z natury rzeczy musi być osobą bardzo sprawną. I to nie przez rok, tylko przez szereg lat, w związku z powyższym no tutaj te wymogi są sprawnościowe dosyć wysokie. Ale i dobrze, żeby też strażacy mieli jakieś dodatkowe kwalifikacje, którzy są przyjmowani, tak, jakieś dodatkowe, powiedzmy, kursy takich, powiedzmy, profesji, które będą potem potrzebne, czy w jakiś sposób przydatne w Państwowej Straży Pożarnej. No i takie, powiedzmy, dodatkowe kursy, kwalifikacje są dodatkowo punktowane przy naborze.
związku z tym potrzebą sprawności fizycznej wiem, że jest też takie przyzwolenie, zachęcanie do uprawiania sportu, więc potem tych sportowców wychodzących się ze straży pożarnej no jest dość dużo. Tak, staramy się. Chociażby już tak z Polski bardziej przykład, no to chociażby Zbigniew Brodka, mistrz olimpijski w łyżwiarstwie, no właśnie strażak. Tak, no akurat tak się złożyło. Strażacy uprawiają sport. Oczywiście nam zależy na tym, żeby ten sport w straży pożarnej był jak najbardziej powszechny, tak? Bo nie wystarczy, że tak w komendzie na 200 czy tam 250 osób jedna osoba jeździ na rowerze, czy jedna osoba gdzieś tam gra w tenisa, czy powiedzmy biega. No nam bardziej zależy, żeby ten sport był powszechny. Dlatego też no muszę powiedzieć, że mamy piątki piłkarskie, tak? Dosyć taką drużynę mocną na terenie województwa. Ale również mamy i kolarzy, mamy i biegaczy, mamy tenisistów stołowych. Także gdzieś ten sport się w tej chwili rozrasta. No i oczywiście przez to, że no również są przyjmowani strażacy, którzy kiedyś tam się parali jakimś sportem za młodu, którzy rzeczywiście, no za młodu, bo są ciągle młodzi. Natomiast przed przystąpieniem do straży pożarnej czasem po prostu uprawiali jakieś dyscypliny, które teraz już powiedzmy z pozycji straży pożarnej mogą się wykazać. Są zawody, jest kalendarz imprez sportowych komendanta głównego różnych, także uczestniczą u nas też. Mamy chłopców, którzy reprezentują naszą komendę w różnych dyscyplinach sportu, oczywiście sukcesami. Wystarczy popatrzeć na puchary, które przywożą, także jest to też duma. Natomiast ja mówię, że tutaj bardziej nam zależy na powszechności tego sportu, żeby jak najwięcej osób uprawiało ten sport i przez długi czas w tej sprawności fizycznej utrzymywało się, niż jakieś pojedyncze rodzynki, które gdzieś tam powiedzmy rzeczywiście mają te sukcesy. No ale o pozostałych też trzeba pomyśleć. Tak, aktywność fizyczna aktywnością fizyczną, ale to też nie jest tak, że się jest strażakiem i się jest tak do końca, tylko cały czas trzeba te swoje umiejętności doskonalić, tak samo wiedzę. Mają strażacy, rozumiem, że mają jakieś specjalne szkolenia, cały czas testy, egzaminy. Tak. No tutaj oczywiście postęp cywilizacyjny nieustannie idzie do przodu i siłą rzeczy musimy nadążać również za tymi różnymi sytuacjami, które ten postęp niesie. I w związku z tym strażacy no muszą się doszkalać. Jest cały program szkolenia całoroczny strażaków i rzeczywiście ten program jest realizowany. Są egzaminy wewnętrzne na koniec. No tu nie może być pustki czy jakiegoś powiedzmy rutyniarstwa, ponieważ no, każda akcja jest inna i te nowe rzeczy, które przychodzą później podczas akcji, no determinują, że strażacy ciągle się muszą uczyć, ciągle się muszą doszkalać. I nie tylko wewnętrznie, ale również korzystając z różnych instytucji i firm zewnętrznych. No jeszcze ileś tam lat wstecz nikt nie pomyślał o zagrożeniu na przykład butli z gazem w samochodzie, tak? Też trzeba się tego nauczyć, w jaki sposób bezpiecznie później obsłużyć, a zdarzają się wypadki właśnie, czy szereg innych również zdarzeń, gdzie ta technika poszła do przodu i determinuje konieczność zachowania się, bo no, inni mogą nie wiedzieć, tak? Natomiast strażacy, jeśli przystępują do jakiejś akcji ratowniczej czy do pomocy, to muszą wiedzieć i tu nie ma wytłumaczenia, że coś tam nie wiemy, nie potrafimy. Po prostu musimy nadążać z każdą chwilą na cywilizacyjne wyzwania tutaj z każdej rodziny, z dziedziny ratownictwa. Załóżmy, że już dojdzie do jakiejś takiej sytuacji, w której no, wy musicie wziąć udział, przyjeżdża wóz strażacki i co zrobić, jak się zachować, żeby wam po prostu nie utrudniać pracy? Przede wszystkim nie przeszkadzać. Każda akcja, nieważne czy to będzie w budynku akcja, czy na zewnątrz, no powoduje to, że ten teren akcji jest dużo większy. Kierujący działaniem ratowniczym, przyjeżdżając choćby do pożaru gdzieś tam w bloku czy w budynku, oczywiście wyznacza tą strefę również na zewnątrz, gdzie stoją już samochody. To już jest cały teren akcji, nie tylko w środku budynku, ale również na zewnątrz. No i tu zawsze apelujemy, aby ludzie, którzy tam powiedzmy, a zawsze przy jakichś zdarzeniach, niekoniecznie zainteresowani, gdzieś tam starają się podchodzić, jak najlepiej zobaczyć z bliska. No tutaj czasem to przeszkadza i uczulamy i prosimy czasem policję, żeby gdzieś tam tą strefę bezpieczną dla nich przede wszystkim, bo zdarzą się sytuacje, jest to teren akcji i różne sytuacje mogą być. No ostatni wybuch na przykład przy ulicy tam Hutnika no spowodował, że oczywiście oprócz tych osób, które były poszkodowane wewnątrz, jeszcze była osoba poszkodowana na zewnątrz przypadkowa, gdzie siłą później wybuchu jakieś elementy się przemieściły
i dostał uszczerbku na zdrowie. Natomiast dlatego mówię, że to nie jest tylko kwestia samego pomieszczenia, czasem to zewnętrzne również może powodować zagrożenie. W związku z powyższym no, uczulamy, żeby jak najbardziej nie przeszkadzać. No i myślę, że zmora chyba już w tej chwili wszystkich akcji ratowniczej strażaków to są drogi dojazdowe do posesji, parkujące samochody, no to co nastręcza później sporo problemów, bo niejednokrotnie właśnie tego specjalistycznego sprzętu nie można użyć albo wręcz są ograniczone możliwości jego użycia, no bo parkujące samochody, no ale na to chyba w tej chwili nie ma lekarstwa, bo samochodów mamy tyle, ile mamy i no gdzieś te samochody też muszą stać, ja to doskonale rozumiem. No ważne, żeby później gdzieś odjechać z tego miejsca i widzę, że tak jeszcze później, już wieczorem zupełnie, no to czasem tak patrzę, spaceruję i widzę, że no przy niektórych obiektach byłoby bardzo ciężko podjąć te działanie ratownicze. No ale tak czy inaczej, no jeszcze się nie zdarzyło, żebyśmy sobie jakoś nie poradzili, czy w takich, czy w innych warunkach. Na pewno to utrudnia, ale w miarę możliwości no staramy się w ten czy w inny sposób jakoś tam powiedzmy zadziałać, żeby było dobrze. A czy strażacy są przesądni? Trudno mi powiedzieć, powiem szczerze, chyba nie do końca, ponieważ jak już powiedziałem, no na tyle akcji różnych nie ma takiej samej, chociaż się wydaje, że to są te same akcje, ale każda jest inna i myślę, że tu jakoś tak specjalnie chyba nie są. A czy macie jakieś takie swoje powiedzenie, tak jak na przykład górnicy mają, zjeżdżając na dół naszych te, czy wy macie coś takiego, właśnie jakiś taki, nie wiem, cytat, powiedzenie? Nie, tutaj raczej chyba nie ma takiego specyficznego. Myślę, że każdy tam strażak w jakiś sposób gdzieś tam do siebie... Wyjazdów, o tak, co powrotów, jak najbardziej, przy życzeniach, tak, tutaj to właśnie najbardziej. Tego życzymy całej załodze naszej Gliwickiej tutaj Straży Pożarnej. Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Dziękuję. Naszym gościem był komendant Straży Pożarnej w Gliwicach, pan Janusz Przybylski. Dziękuję. Dziękuję.